No i tu mamy ten TVN, towarzysza Tuska, a abstrahując od tego i dochodząc do mojego materiału, inicjatorem tego, co mi się przydarzyło 14 marca, był niejaki Jerzy Korczyński, towarzysz Jerzy Korczyński, dziennikarz TVN-u, który ciągle tutaj na Śląsku nadaje spod Komendy Wojewódzkiej, a cię im zada pytanie, powie się im trochę prawdy, tak to się kończy. Zatem tak to, szanowni państwo, wygląda. Proszę pana, przynosimy się tłumaczyć za jakichś tam policjantów, którzy za to... No. Zaraz tam do was idę, sobie pogadamy. Tu jest pouczenie pokrzywdzonego. Kto do was dzwonił z ochrony? Albo jakie polecenia wydawaliście, żeby mnie tam zatrzymać? Teraz ten wykolejeniec będzie odpowiadał za trzy minimalnie wykroczenia. Ale czemu to było robione? On nie krzyczy, bo ja dopiero przyszedłem. Grzecznie się obchodzi tutaj. Ja z panem... A jakbyście się tam obeszli? Ja grzecznie z panem rozmawiam, a pan krzyczy na mnie. To wszystko dobra. Nagrywa. Jak pan krzyczy na mnie. Dobra, w porządku. Okej. Okay. Ale... Ale okej. Okay. Z tej ochrony właśnie widzi pan. Co ze mną zrobić? Ja jak mnie potraktować? Niech mnie pan wysłucha. Ja dopiero przyszedłem do pracy na zmianę. Dobrze? Ja nie wiem o niczym. Rano. Ale były tu kobiety i wiem, że dostawały dyspozycję od nich, do nich dawali dyspozycję, żeby mnie tam zatrzymali. No to był pan na komendzie miejskiej? Właśnie. Był pan? Właśnie teraz wyszedłem złożyć jeszcze jedno zawiadomienie. No i prawidłowo. Dlatego ochroniarza. I prawidłowo. To przecież to, co on tam zrobił ze mną. No ma pan prawo. A chciałem, a była sprawa taka, po cholerę mnie zatrzymywał, chciałem iść z powrotem na komendę do Barskiego, wyjaśnić. Czemu mnie zatrzymuje? Wyszedł jakiś cwaniak z wojewódzkiej i nic mi nie powiedział. No to niech pan pisze skargę na niej. Czemu pan nie pisze? Idź z wozu z RK 141. Godzinę mnie trzymają, no. No pan... Ale dostali cynk od tego wykolejeńca z TVN-u. Bo ja się do niego podszedłem i powiedziałem, żeby nie gadali bzdur na PiS i tak dalej. Aha, o to chodziło. No to poszło. To dziwne. Dobra. Ma pan pisać prawo. A mało tego, nawet ten pan policjant Piskosz albo Simiński, czy tam, bo tam będę materiał przedkładał, powiedział, no co, to jest zabronione pytać się kogoś z TVN-u, co tu robi, im parę rzeczy powiedzieć, wymienić się zdaniami. No to była podstawa, żeby policja przyjechała mnie tutaj, robiła ze mnie nie wiadomo kogo. Prawie dwie godziny, no, przetrzymywania. No stalinowski numer, no. Pisać skargę i koniec, ma pan prawo takie. Pan obowiązki wypadać. Co pan zrobili, gdzie podłoi? Jest już poszło na protokół. No. Dobra, jeszcze coś mi zresztą. Oni się tam już zmienili, czy nie, na tej budce? Chyba to. Gdzie ten jest pana kolega? Zmiennicy, gdzie są? Przyjdą jutro do roboty, czy nie? I po co oni to zrobili? No to po to się fotografował to. No kurde, no po to! Po to! No, że będzie teraz odpowiadał za wykroczenia i ten rower mi naprawi, zniszczony, co przewrócił. Po coście to zrobili? Od kogoście dostali sygnał? Od tego Joty z tego TVN-u? Bo to tak wyglądało. Baba zaraz mu daje nakaz z tego wojewódzkiego. A to czemu fotografowałem, to powiedz ci nawet ten policjant, z którym teraz robiłem w Wydziale Prewencji. A co, to jest zabronione? No, właśnie nie jest. No jak pokazałem ten film, no wszyscy normalnie padli z wrażenia. Że coś takiego, że się zrobili. No. Sińce jutro będą. Po co mnie trzymał i wywracał rower? Patrz, jakie sińce będą jutro. Całe mnie bolą ręce. I jeszcze wywijanie tymi kajdankami po przewrócenia rowera. No przecież jak to zobaczyli tam, no to aż o mało by nie pospadali z foteli z wrażenia. Po co nagrywałem? No, po to, a właśnie co, o co chodzi z tym nagrywaniem? Bo ja, wie pan po co mnie zatrzymał, czy nie? Ta baba wykolejona tam z wojewódzkiej, z tej dyżurki do niego wydzwaniała i myśleli nie wiadomo co. I przyjechali ci z R141 z tego z
tego radiowozu i mnie usilnie na Żwirki Wigury. Tymczasem ten mi tu wszystko załatwi na komendzie miejskiej, widzi pan. Jak, bo tam z jedynką też mam do pogadania. Co? Ale no sensacji, jakich sensacji, no TVN, a nigdy TVP Info nie ma i kto o to poszło, chciałem się... No. Jak to po co przyjechałem, to przecież pokazywałem wezwanie, przyjechałem dzisiaj tam do gości w prewencji. Na wezwanie. Nie, na wezwanie właśnie, to panu pokażę właśnie. No bo jak widzę tych wykolejeńców z TVN-u, to już mi się rzygać, jak to widzę tych... Jest wolność słowa i wyznania, czy nie ma? No dobrze, no to też jest moja wolność słowa i chciałem... Nie, no to o to chodzi właśnie, że trzeba ich piętnować, TVN. No jak to, no jak takie rzeczy mówią bzdury, że PiS okrada ludzi, bo bierze sobie premię? No ale to ja też powiem, że PiS okrada mnie i co? I co będziesz mi, teraz nie będziesz filmował, że ja Nie no, no nie o to chodzi. No. Halo? No jest tu na bramie i wolę wyjść. Dobra, bierz się, hopie i wyjrzyj stąd, bo... Dobra, już wyjrzyj. Proszę, wyjeżdżamy sobie. No ale dlaczego? Pogadamy sobie. Nie będę go do sobą, bo nie mam od... Dobra, tylko na koniec powiem. To jest moja sprawa, co ja załatwiam z TVN-em. I gówno to tylko. I po co się wtrącili? No to... Bo byli z nimi ustawieni. No tak jest, tak. I ty jesteś ustawiony, nie wiem, z kim. Z PiS-em. Jakbyś był normalnie, spokojnie, to byłoby wszystko okej, okay, wiesz? Z PiS-em jestem ustawiony i z Wydziałem Prewencji. No dobra, no. Mój wybór. Aha. A pokażę, po co tu byłem dzisiaj. A mnie to nie interesuje, po co się chybi. No. Na 14, na 13 byłem ładnie podpisać zeznania. No to weź podpisał i byś zrobił aferę, no nie po ciebie. Ale jaką aferę, bo ich się zapytałem tylko i powiedziałem, żeby przestali głupoty opowiadać, a później policjanci chodzą i takie same głupoty opowiadają, co im szpaja TVN, bo to było z niedzieli, nie? Oni mnie. Swoje przekonania, ty możesz nawet być... Ale to nie są przekonania, tylko jak policjant robi ze mnie obwinionego, bo jestem, a byłem poszkodowany, bo jestem wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, to o czym my mówimy? To my właśnie jesteśmy niszczeni, a nie oni. To jest niszczony. Dobra, to ten wykolejeniec właśnie, ten policjant mnie wtedy atakował w niedzielę. Dobra, bierz. Nie bierz, bo jeszcze sobie podjadę tam na miejscu. Na papierosa. Tam nie wolno palić. Nie wolno palić. Widzisz, co tu się ale no to kozy. Ale my tam palimy. Robię. Wydział Prewencji. Tak, jeszcze. Już pakuję, ale przecież i tak jeszcze muszę, nie możesz tak mówić, bo jeszcze będę płytę im dzisiaj przywoził. Komu? No do Wydziału Prewencji z tego nagrania, bo to co się nagrywało, to muszę teraz grać. No. Dobra. No nie no, sens jest, bo jest rozwalony rower, jest wszystko rozwalone i stalinowskie. Co? On go wywrócił. Ten go wywrócił. Ale gdzie ma rozwalony rower? To by nie ma. No. Ale gdzie to jest rozwalony rower? Ale Wydział Prewencji ustalił na 40 zł. Tak? Dobra, wiesz to i w tamta strona, w kierunku tamtej. A może chce na lompy z powrotem wrócić? Ale po co? No, ale mam tam jeszcze parę ciekawych rzeczy. Na przykład trzeba by teraz jeszcze zgłosić groźby, jak mi chciało rozwalić nos, bo kto? To by trzeba do... Ale kto? No, pana koledzy. Z powrotem na komendę no, miejską i chcę sam pójść, a nie w twoje asyście. Dlatego nie mogę sam iść. No ale teraz na komendzie nie ma nikogo. Jest dyżurny, to dyżurny mi wszystko wyjaśni. No to idziemy.
Ale czemu ja mam być prowadzany, dyskryminowany? Ja cię nie prowadzę, tylko idę z tobą, razem idę. Nie, to nie idzie sam, nie idzie sam. A widzisz, no proszę, a widzisz, teraz dopiero nie widzisz. Sam. No. Dobra, idź. Nie, chodź, idziemy. No to idziemy razem, czy idziemy osobno, bo teraz już nie wiem. Widzisz, i o to chodzi z dyżurnym. Dobra, zetknij. No. Teraz idę tam zapytać się, co z tym, wiesz, no dobra, z tym harataniem mnie. Jasne, jakim harataniem? No, a może ci puścić mnie? Dobra, idź, bo już ostatecznie. Proszę cię, idź. To jest bez sensu nagranie. No ale no to idziesz czy nie idziesz? To nagranie będzie bez sensu. Dobra. Idź. Idziemy, tylko że tak. Przestań się. Zostaw go nie idzie tam do... No. No widzisz, no. No idź, idź. No. Widzisz. Właśnie o to tutaj chodzi. I teraz ja tu sobie będę wjeżdżał, kiedy chcę. Nie, nie będziesz kiedy wjeżdżał, kiedy chcę. Jak mam materiały, to jadę. Jak to nie będę? To ty będziesz mi decydował,